Miniony weekend klub sportowy Volant był organizatorem kolejnej dużej imprezy badmintonowej w naszym mieście. Otwarte mistrzostwa Jaworzna pracowników oświaty i samorządowców były nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale także do uczczenia pamięci Mirosława Ciołczyka, wieloletniego dyrektora Miejskiego Centrum Kultury i Sportu oraz zapalonego badmintonisty. Takich imprez w naszym kraju jest coraz więcej, dlatego taki był pomysł, żeby to w naszym mieście zorganizować. Bardzo nas cieszy frekwencja, ponieważ w zeszłym roku był turniej pierwszy, było tam 20 kilka osób, w tym roku frekwencja jest 100%, mamy prawie 50 osób, a więc ta dyscyplina jest coraz ciekawsza, coraz więcej zawodników, no i tylko czekać przyszłego turnieju w przyszłym roku. Po oficjalnym rozpoczęciu zawodów, połączonym z prezentacją postaci Mirosława Ciołczyka oraz po grze pokazowej w wykonaniu reprezentantów Polski, około godziny 9:30 przystąpiono do rozgrywek. W tegorocznych mistrzostwach na parkiecie po przeciwnej stronie siatki spotkali się sympatycy badmintona z całego Śląska. W tym roku zrobiliśmy te mistrzostwa Jaworzna otwartymi, a więc zaprosiliśmy wszystkie miasta ze Śląska i odezw jest fajny, bo zgłosiło nam się zawodników z około 10 miast poza Jaworzna. Oprócz tytułowych kategorii zawodowych, czyli oświatowych i samorządowych, organizatorzy stworzyli także dodatkową kategorię VIP, w której wystąpili właściciele i przedstawiciele lokalnych firm i przedsiębiorstw, a także lokalnej władzy. Zostałem zaproszony jako wspomagający, jak to widać zresztą w reklamach, no i zaproszony do gry. Trzeba nie skorzystać. Jak idzie? Dobrze. Jakie wyniki? W pierwszy wygrany, 2-0. W sumie w zawodach wzięło udział blisko 50 zawodników i zawodniczek z 10 miast Śląska. Aby wyłonić najlepszych graczy mistrzostw, trzeba było rozegrać ponad 100 zaciętych pojedynków, a w niektórych przypadkach o zwycięstwie musiał rozstrzygnąć trzeci set. Wszyscy uczestnicy zawodów zostali nagrodzeni medalami za udział w zawodach. Najlepsi gracze zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami, medalami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, których fundatorem był Urząd Miejski w Jaworznie. Dodatkową nagrodę indywidualną dla najstarszego zawodnika, którym był Jerzy Gadomski, ufundował poseł na Sejm Rzeczpospolitej Paweł Bańkowski.